przygodę i nieodpartą potrzebę przemieszczania się ma we krwi. Już jako student Politechniki Wrocławskiej wybrał się w podróż autostopem poprzez Kanadę i Stany Zjednoczone. Chciał być samotnym żeglarzem przemierzającym oceany świata oraz kapitanem wiodącym za sobą całe załogi. To nie paradoks. By zrealizować samotny, transoceaniczny rejs, trzeba być urodzonym przywódcą, umieć zbudować sobie poparcie całych środowisk. Po raz pierwszy udało się to w roku 1972, kiedy to jako trzeci Polak w historii samotnie opłynął kulę ziemską na specjalnie w tym celu zbudowanym jachcie Polonez. W tym czasie był już osobą znaną z telewizji, gdzie w magazynie Ekran z bratkiem dla młodych widzów miał swoje gawędy żeglarskie. Swoją pasję do żeglowania przez całe życie łączy z wychowywaniem młodzieży, czego efektem jest projekt Szkoła pod żaglami. Idea długich, odpowiadających mniej więcej semestrowi nauki rejsów na dużych żaglowcach, gdzie młodzi ludzie mają zapewnioną naukę oraz niezapomnianą przygodę i szkołę życia. Na potrzeby tego przedsięwzięcia powstały dwie jednostki – Pogoria i Fryderyk Chopin. W 1999 roku postanowił powitać Nowy Rok jako pierwszy człowiek na Ziemi i wybrał się w swój drugi samotny rejs dookoła świata, tym razem na pokładzie jachtu Lady Bee. Swoje wyprawy często dokumentował z kamerą w ręku, utrwalając w ten sposób wiele niezwykłych, czasem wiekopomnych momentów. Proszę Państwa, witamy Pana kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Dzień dobry. Właściwie no mamy tutaj zamysł taki, żeby ten odcinek miał temat troszkę inny niż żeglarstwo i rejsy dookoła świata, ale z pierwszym pytaniem trochę nie mogę się powstrzymać. Kiedy czytałem Pańskie wspomnienia, Pan, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te rejsy dookoła świata, ten drugi rejs na Lady Bee, Pan wielokrotnie wspomina o tym, że to jest ciągły stres, jakaś obawa. Pisze Pan o takich sytuacjach, kiedy narasta wiatr, robi się sztorm i się okazuje, że już nie można zdjąć żagli i trzeba po prostu podążać z tym wiatrem, ponieważ grozi to ich rozdarciem. Albo to, co mnie tak najbardziej zszokowało, że po prostu w pewnej sytuacji jacht może rzucić, Pan napisał, bryknąć i po prostu wyrzucić żeglarza za burtę, a kiedy on mknie z prędkością kilku węzłów, no to nie ma szansy, żeby wrócić na pokład. Trochę mi się to skojarzyło z takim filmem, który niedawno oglądałem, Spacer w kosmosie. Tam jest taka scena, kiedy też nigdy o tym wcześniej nie myślałem, kiedy ten człowiek w otwartych wrotach śluzy stoi oko w oko z tym kosmosem i widać to jego przerażenie, że ten człowiek jednak jest taki ulotny i kruchy w konfrontacji z tym tak wrogim żywiołem jak próżnia kosmiczna, czy okazuje się też morze, czy ocean. Panie kapitanie, dlaczego człowiek decyduje się na taki samotny rejs? Nie bierze się to od razu ani z nagła. Po prostu jest to osiągnięcie pewnego etapu rozwoju żeglarskiego. I dochodzi się do tego dość długą drogą. Bo najpierw trzeba prowadzić inne jachty w rejsach załogowych. I jeśli o mnie chodzi, to ja takim rejsem załogowym, który mnie wyprowadził na oceany, był rejs na Śmiałym. To była wyprawa naukowo-badawcza do Ameryki Południowej i właściwie pierwszy taki wielki rejs oceaniczny w polskim żeglarstwie. Przez 15 miesięcy płynęliśmy załogą siedmioosobową. I wtedy w tej załodze zastanawialiśmy się czasami, czy kapitan nam jest potrzebny. Bo przecież my i tak wszystko wiemy, co i jak. Potrafimy to zrobić. A kapitan nic nie robi, tylko wydaje polecenia. I wtedy naszła mnie taka refleksja, że jedynym sposobem sprawdzenia tego, czy ktoś jest żeglarzem dobrym, rozumie się kapitanem, który wszystko potrafi zrobić, jest pozbyć się tej załogi i samemu pokazać, że ja to wszystko potrafię zrobić. I tak się zaczęła samotna żegluga. I niewątpliwie jest to jakby wyjście w przestrzeń kosmiczną, bo za burtą jest woda, bezkresny ocean i każdy krok dalej oznacza koniec. Więc
z jednej strony jest takie zagrożenie i stres, ale z drugiej strony jest takie poczucie własnego istnienia, że daję radę, że potrafiłem to zrobić. To daje olbrzymią satysfakcję, a poza tym pokazuje, że jestem dobrym żeglarzem, nie tylko kapitanem, który dowodzi palcem, pokazując, co trzeba zrobić. No mogłoby się wydawać, że za pierwszym razem to mógł być jakiś akt, nie wiem, szaleństwa, ale pan się zdecydował na to po raz drugi po latach. No to już wtedy pan dokładnie wiedział, na co się porywa. No właśnie, ponieważ to nie jest tylko stres, szaleństwo i zmagania. To są także niezwykłe uniesienia estetyczne, filozoficzne. Ja lubię żeglować i to jest jakby sedno żeglarstwa, bo nie ma tej uciążliwej załogi. Nikt mi nie powie, że ktoś mnie wyręczył, że ja w kabinie kapitańskiej czekałem tylko aż wykonają za mnie robotę. Więc jest to taki sprawdzian, który mnie się podoba, także jestem gotów jeszcze raz płynąć. Zanim przejdziemy do głównego tematu, to może jeszcze jedna taka sprawa. Tak jak wspomniałem, tutaj za naszymi plecami w hali remontowej znajduje się obecnie jacht Polonez. Czy mógłby pan kilka słów o nim powiedzieć, jak on powstał, kto za tym wszystkim stał? W latach 60. wielką popularność zyskały takie światowe regaty z Anglii do Ameryki pod nazwą Single-Handed Transatlantic Race, które polegało na tym, że samotnie żeglarze płynęli z Plymouth w Anglii do Newport w Stanach Zjednoczonych. No i kiedy ja spróbowałem na Bałtyku samotnej żeglugi i spodobało mi się to, to zaproponowałem Związkowi Żeglarskiemu, żeby któryś z polskich żeglarzy, nie mówiąc oczywiście, że to ja mam być, niech któryś z polskich żeglarzy wystartuje w tych regatach po raz pierwszy. One się odbywają co 4 lata. No i grupują tam śmietankę żeglarzy i fantastyczne konstrukcje. Więc Związek Żeglarski powiedział, dobrze, zrobimy takie eliminacje otwarte dla wszystkich polskich kapitanów. No ja mówię, świetnie, bo wtedy się dopiero naprawdę sprawdzimy. No, ale nikomu się nie chciało zajmować organizacją, także mnie powierzyli organizację i ja ustaliłem, jakie kolejne etapy mają przechodzić ci kapitanowie, sądząc, że będzie ich bardzo dużo, ale w końcu zgłosiło się tylko 15. No i oczywiście pierwsze zdrowie, drugie kondycja fizyczna, a trzecie dopiero nawigacja i sprawdzian żeglarski. No i w tych pierwszych dwóch jako wówczas najmłodszy polski kapitan byłem ciągle w czołówce. A ostatni sprawdzian wypadł w takich zawodach o mistrzostwo Polski, gdzie startowały pełne załogi. Żeby skrócić tę opowieść, mnie się udało dopłynąć, a dwóch kolegów, jeden nie dopłynął, drugi wylądował na mieliźnie. W każdym razie ja zostałem wybrany tym, który ma reprezentować Polskę w tych regatach transatlantyckich. Było pytanie, na czym? No i tutejsza stocznia, która przyjęła imię właśnie samotnego żeglarza Leonida Teligi, podjęła się budowy jachtu z mahoniowych obłogów, takich na diagonal sklejanych, a nazwę do tego jachtu wymyśliła jedna dziewczynka w konkursie telewizyjnym, który ogłosiłem na antenie. Buduje się jacht, wymyślcie jakąś nazwę. I ta dziewczynka, Jadzia z Chorzowa, wymyśliła Poloneza. Zresztą parę osób na parę tysięcy odpowiedzi też wymyśliło Poloneza. I co dość istotne, ja sam wymyśliłem tego Poloneza, zanim jeszcze ogłosiłem konkurs. Także przyjął się Polonez. I ta nazwa rzeczywiście
dobrze potem służyła. No i wystartowałem w tych regatach, mając w zamyśle, że jeżeli regaty dobrze pójdą, to po zakończeniu regat, jak się sprawdzi jacht, jak ja się sprawdzę, to być może popłynę dalej. No i tak się stało. A jeśli chodzi o konstruktorów tego jachtu, ludzi, którzy go budowali, pamięta pan? Tak, tak, oczywiście. Przede wszystkim to był Edward Hoffman, świetny teoretyk, i Kuba Jaworski, bardzo dobry regatowiec, który odpowiadał za taki kielunek. No i ja im siedziałem nad głową i patrzyłem, co robią. I nie ze wszystkim się zgadzałem, ale miałem czas w całym sezonie poprzedzającym te regaty, gdzie wypróbowałem, że niektóre rozwiązania są kiepskie i stocznia to poprawiła. Także konstruktorzy wykonali naprawdę piękne dzieło. No a ja potem się jakoś przykładałem do tego, żeby to dobrze wykorzystać. Czyli można powiedzieć, że on został stworzony właśnie do takich samotnych rejsów. Tak, to był jacht dla samotnego żeglarza. Przewidziane oczywiście, że może być na 7 osób, ale w zasadzie tam były dwie koje, tak żeby i na jednym halsie, i na drugim halsie spać pozawiecznie, żeby człowieka nie wyrzucało z koi. Aha. Jedna koja na lewej burcie była nawigacyjna, ponieważ leżąc w tej koi miałem przed oczami całą tablicę nawigacyjną, dość skomplikowaną i nowoczesną jak na owe czasy. A druga koja na prawej burcie była turystyczna, bo tam nie było nic widać, tylko człowiek odpoczywał. Ale to przed udaniem się na odpoczynek też trzeba było przemyśleć to, jak się to zrobi. No, odpoczynek przy samotnej żegludze to jest bardzo krytyczny element całej strategii, ponieważ nie można dopuścić do tego, żeby człowiek był tak zmęczony, że nagle straci przytomność. A tak mi się zdarzyło właśnie w tych regatach o Mistrzostwo Polski, kiedy startowało nas trzech samotnych, ale to była armada kilkudziesięciu jachtów, które płynęły w zawodach. I tam właśnie w trzeciej dobie żeglugi, kiedy już ustawiłem kurs samosterownie na metę, bo żegluga samotna polega na tym, że ja steru nie dotykam. No i tak jacht wali prosto na Gdynię. Ja zeszedłem na chwilę pod pokład i nie wiem, co się stało, ale straciłem przytomność i ocknąłem się po paru godzinach. Jak się ocknąłem, to zauważyłem, że jacht się kiwa, wyskoczyłem na pokład, patrzę, Władysławowo przed nami, nie Gdynia, ale na szczęście brzeg parę mil. No i zacząłem płynąć, myślałem, że już przegrałem te regaty, bo jeden kolega na małym jachcie, ale świetny żeglarz, drugi kolega też dobry żeglarz, ale na szybszym jachcie. Jak wpływałem na metę, po ciemku, cisza, spokój w Gdyni, wchodzę pomiędzy główki, które stanowiły linię mety i nagle hałas, wrzask, rakiety w niebo, co się dzieje? Jak to, co się dzieje? Krzysiu, przypłynąłeś. Ja mówię, no dobrze, ale gdzie jest ten, co wolniej płynął, ale nie stracił przytomności? On jeszcze w morzu daleko. No ale ten drugi, który szybko płynął i był ode mnie lepszy, a on tak szybko płynął, że stracił przytomność po drodze i wjechał na brzeg, bo go tam jacht szybki wywiózł. Także mój jacht mnie jakoś w tej sytuacji uratował i tak oto zostałem reprezentantem Polski na te regaty. Czyli okazuje się, że trzeba też trochę szczęścia mieć w tym wszystkim. Niewątpliwie. I potem był ten rejs dookoła świata po tych regatach, tak? Tak, tak. W momencie, jak regaty się kończyły i panował taki dobry nastrój, że zająłem dobre miejsce, bo w stoczni się zakładali, że jak zajmę powyżej 20 miejsca, no to będzie super. A ja zająłem 10 czy 12, więc pan premier mi przesłał gratulacje i wtedy jakby mogłem wyłożyć karty na stół, czy ja wobec tego mogę płynąć dalej dookoła świata. No też jeszcze nie jestem pewien, czy to się uda, ale przynajmniej dopłynąć do Afryki i wtedy powiem, co i jak. No i dopłynąłem do Afryki, już wtedy nie było wyjścia, tylko trzeba dalej na Ocean Indyjski. Czy to znaczy, że polonez się dobrze sprawdził w tych i regatach, i później rejsie dookoła świata? To naprawdę był wspaniały jacht i mogę powiedzieć, że właściwie on mi uratował życie.
jest taka więź pomiędzy samotnym żeglarzem a jego jachtem i wzajemna zależność. Ja opiekuję się nim, żeby nic w nim nie było popsute, a on szczęśliwie przenosi mnie przez różne ciężkie pogody. Jesteśmy w hali stoczni klubu Marina przy jeziorze Dąbie, gdzie Polonez był remontowany ostatnie 3 lata. I teraz widzimy ostatnią fazę, gdzie oczywiście masztów nie ma, ale powstały już antenki urządzeń elektronicznych, które wspomagają nawigację. No i jacht jest taki bardziej turystyczny, to znaczy więcej miejsca w kokpicie dla gości. Nadbudówka, tam na nadbudówce jest takie metalowe obramowanie, które można podnieść. W ten sposób się tworzy buda, która trochę osłania człowieka od bryzgów fal. Ale to już w zeszłym roku wypróbowaliśmy. Wokół kokpitu są kabestany, czyli takie windy napędzane ręcznie. Wsadza się korby w uchwyt i kręcąc nawija się linę wokół tego bębna. Z tym, że jeden z tych kabestanów, mianowicie tamten z prawej strony, metalowy, błyszczący, srebrny, jest z napędem elektrycznym. Czyli jak tam się naciśnie guziczek, to on zaczyna sam nawijać, co jest dobrym wspomaganiem. Szczególnie jeżeli planujemy żeglugę samotną. No i tutaj, gdzie jest napis Garmin, to jest ekran wyświetlacza. I w tym wyświetlaczu mamy zarówno obraz radaru, jak i obraz AIS, czyli tego systemu monitorowania statków, jak i mapa elektroniczna. I oczywiście podłączony jest GPS, także na tej mapie widzimy swoją pozycję. To jest samoster, taki sternik zapasowy. Tą płetewkę ustawia się w linii wiatru. W momencie, jak jacht zbacza z kursu i wychodzi z wiatru, to ona po prostu wachnie się na jedną albo na drugą stronę. I to wachnięcie przenosi się na płetewkę, która jest zanurzona w wodzie, w tej chwili podniesiona, i ona wybija w jedną albo w drugą stronę, napędzając przez zębatkę taki dodatkowy ster. Przede wszystkim był niżej pokład, czyli wszystko niżej. Poza tym cały pokład był gładki, nie było tej nadbudówki, tylko pokład był jednolity. Tyle, że była tutaj dziura w pokładzie, znacznie mniejsza i głębsza, także można się tam było schować. I ster był napędzany nie kołem sterowym jak tutaj, tylko rumplem. Dość długi rumpel, także trzymało się w ręku. Można było wyczuć, jak się ten jacht zachowuje. W kole sterowym nie można tego wyczuć, ponieważ to jest cały mechanizm, który blokuje ster w odpowiednim położeniu. Natomiast ten tutaj ster był ruchomy i w związku z tym czuło się, czy jacht skręca w jedną, czy w drugą stronę. A to jest ważne dla ustawienia jachtu, żeby on sam trzymał kurs. Bo oprócz tego, że jest wspomagany tym samosterem, to powinno go się wcześniej zrównoważyć żaglami. A to zrównoważenie wyczuwa się właśnie, kiedy jest ster napędzany rumplem. Pomimo tego, że podczas takiego rejsu samotnego właściwie przez cały czas jest co robić, pan jednak znalazł jakieś możliwości, żeby też trochę filmować i dokumentować ten rejs. Powstał film
dokumentalny, 12 minut dookoła świata. I jeszcze kilka innych takich drobnych filmów. Czy mógłby Pan coś o tym powiedzieć? Pamięta Pan na przykład, jaki sprzęt Pan wykorzystywał? Tak, po prawie nie 12 minut, tylko 22 minuty. Miałem sprzęt taki dość prymitywny. Kamerę sprężynową marki Bell Howell. Podobno żołnierze amerykańscy w czasie II wojny światowej z niej korzystali. No ale wiadomo, nakręcana na sprężynę kamera kręciła się, po chwili się wykręciła i trzeba było kolejne ujęcie znowu nakręcać. Właściwie nikt nie wierzył, że może coś z tego powstać. Telewizja łaskawie mi dała taśmę, ale tylko czarno-białą, bo im było szkoda kolorowej, wówczas cennej, a skoro i tak nie miało z tego nic powstać, ich zdaniem, także kręciłem to w wolnych chwilach, bo w zasadzie była to ostatnia rzecz, na której mi zależało. Ale skoro już jakiś materiał przywiozłem, to polska telewizja tego nie chciała, natomiast zaprzyjaźniony czeski reżyser zabrał mnie do Ostrawy i tam w jego studio zmontowaliśmy to. Także powstał jakiś dokument, który no, jest wspomnieniem tamtego okresu, bo raczej inne filmy to albo przed, albo po. Natomiast dla mnie to był jakby początek mojej filmowej kariery, ponieważ w zasadzie to był pierwszy film przeze mnie nakręcony. Firma Bell & Howell zapisała się w historii kinematografii na tyle wyraźnie, że mogłaby stać się tematem kilku oddzielnych odcinków. Nieco podstawowych faktów trzeba jednak podać. Utworzona została w 1907 roku przez Donalda Josepha Bella, doświadczonego kinooperatora i konstruktora oraz młodego zdolnego mechanika Alberta Summersa Howella. Od początku dała się poznać jako producent urządzeń mechanicznych wysokiej klasy, bardzo dopracowanych i niezawodnych. Jeśli dodać do tego znakomity zmysł biznesowy pana Bella, nie można się dziwić, że udało im się zaistnieć w wielu kluczowych momentach historii kinematografii. Produkowali projektory filmowe, przyczyniając się do ustandaryzowania filmu w postaci perforowanej taśmy 35-milimetrowej. Kamery filmowe z drewnianego pudła obitego skórą szybko przekształcili w skomplikowane metalowe mechanizmy, które zdominowały rynek. W latach 20. XX wieku niemal 100% sprzętu używanego do kręcenia filmów w Hollywood pochodziło z Bell & Howell. Sztandarowym przykładem jest Cinematography Type 2709, której chętnie używał Charlie Chaplin. Nawiasem mówiąc, był on jednym z czterech indywidualnych właścicieli tego sprzętu. Reszta należała do wytwórni. Spopularyzowali reporterski format 16 mm, tworząc wygodne nakręcane kamery. Wprowadzili kino do domów, oferując projektory i kamery 8-milimetrowe. Kamera, o której wspomina nasz bohater, to prawdopodobnie PH-430B. Jest to model z charakterystyczną obrotową tarczą, na której znajdowały się trzy obiektywy. Oczywiście nakręcany, wersja wojskowa z 1945 roku. Na kanale The Vintage Filmmaker Andiego Paintera można znaleźć sporo informacji o modelu Filmo 70J, który wygląda na cywilną wersję tej kamery. Przyjrzyjmy się jej. W zestawie, w tym wypadku pięknie zachowanym, otrzymaliśmy kamerę z trzema obiektywami, instrukcje, filtry do obiektywów, uchwyty do filtrów. Sposób mocowania obiektywów to tak zwany system C-Mount, jeden z najpopularniejszych systemów w kamerach 16-milimetrowych, a także stosowany do dzisiaj w kamerach telewizji przemysłowej, opracowany przez firmę Bell & Howell.
Do kamery można jednocześnie zamontować 3 różne obiektywy i szybko je zmieniać, obracając tarczę. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre obiektywy szerokokątne wymagają, aby obok nie montować żadnego innego. Po prostu pojawiłyby się one w polu widzenia szerokokątnego. Napęd zapewnia sprężyna, którą każdorazowo należy nakręcić. Stabilność szybkości tego napędu jest oczywiście ograniczona, dlatego kamera ta może być wykorzystywana tylko do nagrań niemych. Można oczywiście nagrać dźwięk na innym nośniku, ale późniejsza synchronizacja będzie bardzo problematyczna. Kamerę można też napędzić ręcznie, za pomocą korbki. Jest to urządzenie czysto mechaniczne i producent przewidział możliwość i konieczność jego smarowania. W przypadku Andy'ego okazało się, że podanie oleju pozwoliło uruchomić kamerę zablokowaną po wielu latach bezczynności. Mamy tutaj bardzo szeroki zakres prędkości nagrania: 8, 12, 16, 24, 32, 48 i 64 klatki na sekundę. Biorąc pod uwagę, że standardową zalecaną wartością było 16, tu ustawiając 64 osiągało się efekt czterokrotnego spowolnienia. Można też wykonywać pojedyncze zdjęcia, na przykład na potrzeby filmu poklatkowego. Jest to kamera non-reflex. To oznacza, że operator nie może patrzeć przez obiektyw, który rejestruje obraz, a to determinuje sposób postępowania podczas ostrzenia, ustawiania parametrów ekspozycji, a nawet kadrowania. Ustawienie ostrości oraz wartości przysłony należy wykonywać za pomocą pierścieni obiektywu, wykorzystując naniesione tam skale. Operator musi ocenić odległość od filmowanego obiektu i taką wartość ustawić na odpowiednim pierścieniu. Ustawienia przysłony dokonuje się na podstawie pomiaru zewnętrznym światłomierzem. Także kadrowanie jest tu mocno utrudnione. Pole widzenia kamery zmienia się z każdą zmianą obiektywu. Wersja wojskowa i późniejsze cywilne były wyposażone w dodatkową tarczę i wymienne obiektywy do celownika, odpowiadające obiektywom głównym. Tarcze obiektywów głównych i celownika były sprzężone mechanicznie i jeden ruch przesuwał wszystkie obiektywy. Kamerę można było załadować i rozładować przy świetle dziennym, trochę jak w naszych aparatach średnioformatowych typu Start. Pozostaje jeszcze zobaczyć efekt pracy takiej kamery. Od Andy'ego. I kapitana Krzysztofa Baranowskiego. Potem poszedłem na taki kurs operatorów filmowych do ówczesnej agencji robotniczej i ta agencja robotnicza na kolejny rejs już mi kamerę wypożyczyła. Także wtedy nakręciłem parę filmów z rejsu też polonezem, ale już z rodziną i po Stanach Zjednoczonych i w rejsie przez Atlantyk. No i to, tam były takie filmy z prowincji amerykańskiej, o Kościuszce i jego działalności na terenie Stanów, ale również nakręciłem taki odcinek pod tytułem Jaś i Małgosia na oceanie, bo płynęliśmy z dwójką dzieci. No i ten film się bardzo spodobał, dostał tam parę nagród na festiwalach. I tak się złożyło, że po tym rejsie rodzinnym zmieniłem pracę i przeszedłem z prasy do telewizji. No a w telewizji normalnie to jest jakby kamera, jest narzędziem jakby roboczym, więc kolejny wyjazd z kamerą to był już nie na jachcie, tylko na Azory, gdzie polowałem na wieloryby.
A dlatego się zaangażowałem w to zajęcie, ponieważ tam się poluje na żaglach, czyli na takich śmigłych czółnach z dużym żaglem. Ściga się te wieloryby, no i na dziobie harponnik czeka na odpowiedni moment. I ten odpowiedni moment następuje wtedy, jak albo najeżdżamy na wieloryba, który się wynurza z tyłu, wtedy on nas nie widzi, albo jak on się wynurza dokładnie na wprost, ponieważ on ma tak szeroko rozstawione oczy, że on nie widzi z przodu. No i to było fascynujące, kiedy właśnie tak najeżdżaliśmy na wieloryba. Ja zamknąłem oczy, nacisnąłem spust kamery, harponnik tam cisnął ten harpon, on się ma wbić w skórę i jakby zaczepić, po czym my zrzucamy żagiel, kładziemy maszt i on zaczyna nas ciągnąć, bo ucieka i tam jak się zmęczy, to podpływamy do niego. Otóż nic z tego nie wyszło, ponieważ harpon się nie zaczepił, tylko harponnik wyciągnął pogięty harpon, a ja się nie spostrzegłem, zamiast sfilmować ten pogięty harpon, on szybko młotkiem go wyprostował i nie miałem dowodu na to. Także film się w pewnym sensie nie udał, z czego byłem zadowolony, bo wcale nie chciałem zabijać wieloryba. Nakręciłem film, nazwałem go Czekanie na wieloryba. No, to była duża emocja. Film był pokazywany na międzynarodowym festiwalu, także jako młody reżyser pojechałem do Hiszpanii z tym filmem. No myślę, że rzadko który młody reżyser ma okazję takie rzeczy robić. A te filmy są gdzieś dzisiaj dostępne? Tak, w Telewizji Polskiej, w archiwum, mam nawet wypisane numery. Tych filmów jest około 50, bo potem w kolejnych dużych rejsach też nakręcałem całe seriale filmowe. Już zresztą nie sam, ale z operatorem. Ale film, który osiągnął największy sukces, bo pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Kartagenie, był film Zmiana wachty, gdzie kręciłem to na darze Pomorza i jako operator, i jako reżyser. A tam dostałem się, bo byłem zaprzyjaźniony z kapitanem i robiłem takie ujęcia z dużej wysokości, ponieważ drapałem się po tych rejach. W każdym razie Zmiana wachty dotyczyła tego momentu, kiedy zmienia się służba na morzu Daru Pomorza, dla którego to był ostatni rejs, i teraz przejmuje wachtę Dar Młodzieży. Ale równocześnie było to pokazanie młodego studenta, który jest z rodziny marynarskiej, którego ojciec jest kapitanem, dziadek komandorem. Obydwaj mu nie polecali tego zawodu, więc on jednak popłynął mimo ich negatywnej opinii, ale na koniec rejsu, jako puenta tego filmu, widać, że obydwaj panowie, dziadek i ojciec w mundurach, czekają na nabrzeżu, a mój bohater Jacek z workiem na plecach schodzi po trapie i cała rodzina odchodzi. No to ja wreszcie zrozumiałem ten film, bo ja go widziałem, muszę się przyznać, bez ścieżki dźwiękowej, bo tak on tam jest zachowany. I wiedziałem tylko jakby, że to była ta zmiana wachty w sensie Daru Pomorza i Daru Młodzieży, a teraz jakby ta druga warstwa to też piękna sprawa. Ale jeszcze chciałem zapytać właśnie o te zdjęcia z wysoka, bo to jest coś, co mnie osobiście z moim lękiem wysokości bardzo przeraża. No tam trzeba było się wspiąć na te reje, a przecież do filmowania są potrzebne ręce. Jak to osiągnąć? Ma pan do czynienia z żeglarzem, który pół życia pływa na żaglowcach rejowych. Na żaglowcach rejowych wchodzi się wzdłuż masztu, a potem po takiej cienkiej lince, która się nazywa perta, wzdłuż rei po to, żeby albo odwiązać ten żagiel, albo zawiązać, kiedy się już go klaruje. Także tam się pracuje właśnie tak, że nogi są oparte o tą pertę, brzuch jest na ryi, a ręce są wolne, ponieważ pracuje przy żaglu. Także dla mnie to jest normalka. No niesamowita sprawa, ale to chyba jeszcze jakieś zabezpieczenie jest, bo widziałem na tym filmie, że marynarze chodzą w takich uprzężach, szelkach. Tak, zawsze. Oczywiście to jest uprzęż bezpieczeństwa, takie szeleczki. Czasem również pod uda i dwa końce
dłuższej i krótszej linki, tak zwane wąsy. I tymi wąsami się zaczepiam na lince bezpieczeństwa. Jeżeli mi się noga pośliźnie i zacznę spadać, to na tych wąsach zawisnę. Także no, w pewnym sensie jest to ochronione, ale ponieważ budując pogorie, właśnie żaglowiec rejowy, zacząłem od łażenia tam po masztach, żeby wiedzieć i potem mieć wyczucie. Także dla mnie nie było komplikacji, była komplikacja inna, mianowicie formalnie ja nie miałem prawa chodzić na górę, ponieważ ja nie byłem członkiem załogi. Bo jest taka kwestia, że na to, żeby się dostać na taki statek szkolny, ja muszę być zawodowym marynarzem, studentem albo oficerem, a ja nie byłem ani tym, ani tym. Na szczęście ten film był dla mnie kluczem, że mogłem wejść na pokład i popłynąć. Natomiast kapitan był moim przyjacielem, ja po prostu przymykał oczy, ja sobie chodziłem jak chciałem i stąd te ujęcia, które dla mnie były bardzo cenne, bo wtedy widać dopiero, jak ta załoga na pokładzie pracuje. Na takim dużym żaglowcu, żeby pociągnąć żagiel, to trzeba tą linę ciągnąć na długim odcinku. I to jest tak, że ci studenci chwytają za linę i biegiem ciągną ją i ci z samego końca, jak dobiegają do końca, zabiegają do przodu i znowu chwytają linę i ją ciągną. I tak ten żagiel bardzo skutecznie idzie regularnie do góry. No dzisiaj może takie ujęcia z góry nie są tak bardzo szokujące jak wtedy, bo mamy drony i trochę jesteśmy przyzwyczajeni do takich zdjęć z góry, ale no w takiej sytuacji nawet dzisiaj dronem się nie da podlecieć przy takim wietrze w pobliżu tych masztów i żagli. Także według mnie te ujęcia pozostają niesamowite. Do dzisiaj naprawdę robi wrażenie, jak się to ogląda. Z tym dronem to tak jak z helikopterem, bo w sytuacji krytycznej, kiedy trzeba kogoś ewakuować z pokładu żaglowca, to całe olinowanie, te maszty przeszkadzają. Po prostu helikopter nie ma gdzie wylądować. I wtedy się spuszcza szalupa albo ponton i na linie albo bez liny, w każdym razie ten, kogo się ewakuuje, jest ulokowany na tej szalupie i dopiero z tej szalupy, w pewnej odległości od statku, ten helikopter może go podjąć. Ja taką sytuację miałem właśnie, kiedy trzeba było rannego uczestnika rejsu zabrać gdzieś tam na oceanie. Czyli trzeba było go najpierw w ogóle zdjąć z pokładu na tą szalupę? I to nie było łatwe. On był pobandażowany, usztywniony i tak dalej, a myśmy mieli tam ponton, więc jak ten helikopter nadleciał, to zrobił takie zamieszanie, że ten ponton chciał frunąć do góry razem z tymi, którzy byli na tym pontonie, bo tam był lekarz, ratownik i ten chory. To miałem dopiero stres. No dobrze, wróćmy jeszcze do tego filmowania może troszkę. A czy pamięta Pan, jaki był sprzęt na tym darze Pomorza? Jaka to była kamera? Czy też było coś nowocześniejszego niż ta na Polonadzie? Było to nowocześniejsze, ale nadal było nakręcane. To był chyba Ariflex. Nie jestem pewien, czy ja dobrze to pamiętam. W każdym razie też nakręcenie, ujęcie. I jak chciałem robić nagranie dźwiękowe, no to musiałem oddzielnie magnetofon, mikrofon i tak dalej. A tam właśnie miałem takie wypowiedzi mojego bohatera, który zresztą nie był specjalnie gadatliwy, także ciężko mi to szło. No ale do dzisiaj pamiętam niektóre ujęcia z tego filmu. Mianowicie taki zwyczaj, że kapitan przy trapie żegna czy wita gości. Ja stanąłem za nim z kamerą i miałem jego plecy, ale ponieważ on się kłaniał kolejnym osobom, to jak on się kłaniał, to kolejna osoba mnie wychodziła przed kamerę. I on znowu się podnosił, dużo ludzi wchodziło, także ja miałem cały przegląd dygnitarzy, którzy byli gośćmi. Ale ja tak zapytam, bo ja trochę jakby znam tę sytuację, bo wiem, że coś się dzieje raz po prostu i albo człowiek się ustawi dobrze i będzie miał, albo nie i przepadnie, tak?
Czy to było wcześniej przemyślane, tak sobie pan zaplanował, że to będzie dobre miejsce, czy tak po prostu... Ja szczęście, rozejrzałem się, zobaczyłem, co się dzieje i zamiast stanąć na wprost, żeby tych gości filmować z przodu, to sobie w tym momencie wymyśliłem, że ja stanę za kapitanem, bo widziałem, że on się nisko kłania. I to mi nasunęło myśl, elegancko, w mundurze, czapka, więc stanąłem tak, żeby przy jego ukłonie było widać wchodzących. Czyli jakaś intuicja operatora też, też jest. Bardzo się tym bawiłem. To jeszcze jeden film, pan chyba wspominał o tym, jest jeszcze taki film, na którym jest Pogoria. Zdaje się, że tam są jakieś kadry z budowy tego żaglowca i później z pierwszego rejsu. Tam się pojawia taka tablica z datą 22 maja 1980. Coś o tym filmie? No to był życiorys żaglowca. Ja byłem z ramienia telewizji inżynierem nadzoru armatorskiego, czyli ja pilnowałem, jak ta budowa szła. Konstruktorem był Zygmunt Choreń, mój przyjaciel, z którym już wcześniej się przyjaźniłem. I całą tą budowę to w pewnym sensie uknuliśmy, bo takich statków w Polsce nie budowano. Były zamówienia na żaglowce szkolne duże z ówczesnego Związku Radzieckiego, ale stocznia się nie podejmowała budowy, bo po prostu się obawiali, to jest skomplikowana technologia, nie wiedzieli co i jak. A myśmy z Zygmuntem uknuli taką narrację, że dobrze by było zbudować coś o połowę mniejszego, co będzie warsztatem doświadczalnym. Jak to się uda, to wtedy się łatwiej to pomnoży przez dwa, wielkość i będzie kolejny żaglowiec. Więc byłem przy budowie i filmowałem tam jego elementy. Już nie jako operator, tylko pracując w telewizji, miałem do dyspozycji operatora i z tych fragmentów ułożyłem powstanie żaglowca, potem jego próby i potem jego pierwszy rejs dziewiczy na Atlantyk, który był taką wyprawą do Antarktyki, do stacji badawczej imienia Arctowskiego i myśmy wtedy przewieźli polarników, którzy mieli tam zimować, a zabrali stamtąd tych polarników, którzy zimowanie skończyli. Więc Pogoria się sprawdziła w takich bardzo ekstremalnych warunkach. No i o tym mówi ten film. Dobrze, myślę, że powoli będziemy kończyć ten temat filmowania. Jeszcze takie pytanie, bo ja widziałem filmy, które się zachowały i one są na takich szpulach, to jest po prostu film 16 mm, ale też jest jakby identyczny nośnik 16 mm pokryty warstwą taką żelazową z ścieżką dźwiękową. To jest, rozumiem, jakaś forma już w postprodukcji. Tak, dlatego że do montażu zazwyczaj stosuje się dwie taśmy, jedna dźwiękowa, jedna wizyjna. Natomiast jak już jest film gotowy, to po to, żeby go wyświetlać w aparaturze takiej, powiedzmy, domowej nawet, gdzie nie ma tych skomplikowanych urządzeń, które wyświetlają dwie taśmy, znaczy jedna odtwarza dźwięk, to tam się nagrywa ścieżkę dźwiękową w postaci takiej wstążki magnetycznej na krawędzi tego obrazu. Czyli produkcja normalna taśmy najpierw roboczej, którą się zmontuje. Jak jest zmontowana, to według zmontowanej taśmy roboczej robi się oryginał, czy też negatyw i potem oryginał. I potem jak to jest wszystko gotowe, to z tych dwóch taśm robi się jedną taśmę po to, żeby ona była do takiego użytku publicznego. Czyli to, co ja widziałem, to jest taki półprodukt jeszcze, tak? Czy... Nie, to jest produkt gotowy i to właśnie po produkcji normalnego filmu przygotowuje się tenże sam film do wyświetlania w warunkach domowych. Inaczej, w urządzeniach, które mają odczyt magnetyczny równolegle z obrazem na jednej taśmie. Czyli taka, rozumiem, taśma matka, tak? Że z tamtego zestawu się produkuje? Nie, taśma matka to jeszcze coś innego. Tak. Taśma matka to jest właśnie ten oryginał, który następuje po zmontowaniu taśmy roboczej i z tej taśmy matki, z negatywu, można robić kolejne odbitki, kopie.
Czyli jaki właściwie jest cel tej pośredniej właśnie formy z dwoma taśmami? To jest tak się przechowuje? Nie, tak się dawniej produkowało filmy. To znaczy w telewizji. Bo jak się produkuje filmy fabularne, tego nie wiem, ale w telewizji tak to wyglądało, że są dwie taśmy, dźwięk oddzielnie, obraz oddzielnie, które są synchronizowane w którymś momencie, także biegną równolegle, no i potem się tnie jedno i drugie w tym samym miejscu, przy montażu. Jak się poskleja, to taśma posklejana nie nadaje się do jakiegokolwiek użytkowania, bo się może rozkleić. W związku z tym bierze się ten oryginał, który jest, i się tnie według tego, jak na tej roboczej taśmie został wykonany montaż, po czym się na nowo jakby już ten zmontowany film przegrywa na pełną, jednolitą taśmę. Jasne. No dobrze, i ostatnia rzecz, może jeszcze panu przychodzi do głowy jakieś szczególne wspomnienie, nie wiem, czy anegdota, może coś, co było bardzo trudne, jeśli chodzi właśnie o filmowanie tam w tych latach 70., 80., kiedy pan sam z kamerą w ręku to robił? No, jest to uciążliwe zajęcie, dość niewdzięczne, bo efekt tego będzie kiedyś później. Ale miałem szczęście do bardzo dobrej montażystki w telewizji, która najgorsze gnioty potrafiła przekształcić w jakiś sensowny film, nie mówiąc o tym, że za każdym razem robiliśmy jakieś forszpany, czyli zapowiedź filmu, dość krótka, ale tam właśnie koncentrowała się cała dawka najlepszych ujęć z tego filmu dalej. Także zrealizowaliśmy wspólnie chyba 20 parę film, albo 30 filmów na 50 wszystkich, które nakręciłem. No i oczywiście pracując w telewizji, ja korzystałem już z pomocy operatorów. Z wyjątkiem tego właśnie filmu Na darze Pomorza, gdzie jakby sam obsługiwałem i dźwięk, obraz i reżyserię. No podejrzewam, że ciężko byłoby znaleźć operatora, który by tam wszedł. Gdzie nie, pan się czuje swobodnie. Nie, ale był kłopot, bo chciałem zrealizować taki film pod tytułem Sztorm i miałem operatora, a operator był chory na chorobę morską wtedy, jak był Sztorm. No tak. A wtedy, jak nie był chory na chorobę morską, a naprawdę było groźnie, to on się bał wyjść na pokład i bał się o kamerę, że mu zaleje woda i zniszczy kamerę. No i tak. No dobrze, to w ten sposób może zakończymy. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Proszę. Tak, za nami doprawdy wyjątkowy odcinek. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu kapitanowi Krzysztofowi Baranowskiemu za udział i tak interesującą rozmowę. Myślę, że mógłby on opowiadać nam jeszcze dużo dłużej, ponieważ nie tylko potrafi to robić, ale też ma o czym. Jeśli więc czujecie pewien niedosyt, to bardzo dobrze, bo właśnie chciałem polecić wam książki, które nasz dzisiejszy bohater napisał. Jest ich całkiem sporo i bardzo wiele ciekawych historii tam znajdziecie. Można je kupić pod adresem, który się właśnie wyświetla. Można je zamówić z osobistą dedykacją dla siebie, czy też osoby bliskiej. Polecam. Dziękuję też bardzo panu Piotrowi Bąkowskiemu z firmy Protan Elmark, od którego się to wszystko zaczęło i dzięki któremu ten odcinek mógł powstać. Wreszcie dziękuję Andrew Painterowi z kanału The Vintage Filmmaker, no, dzięki któremu mogłem pokazać tę kamerę, którą posługiwał się nasz dzisiejszy bohater. Nie jest to koniec przygody z panem kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Myślę, że pojawi się jeszcze jeden odcinek poświęcony łączności morskiej. Dzisiaj dowiedziałem się, że ten rejs Poloneza, który miał miejsce już prawie 50 lat temu, był sporym wydarzeniem w świecie polskich krótkofalowców. Można było próbować połączyć się z panem kapitanem, który znajdował się na oceanie. Niektórym się to udało, inni mogli się przysłuchiwać.
Jeśli więc wśród widzów kanału Zabytki Techniki znajduje się ktoś, kto był wtedy krótkofalowcem, może jest nadal, przeżywał tamte wydarzenia, może udało mu się to połączenie nawiązać i ma taką kartę potwierdzającą to wydarzenie, to bardzo proszę o kontakt. No, dzięki Tobie ten kolejny odcinek będzie dużo ciekawszy. Także zapraszam. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.